Sprawdzamy Tuska to ogólnopolska akcja polityków prawa i sprawiedliwości, którzy przypomną Polakom, jakie decyzje podejmował rząd Platformy Obywatelskiej. Szczecin, Gdańsk, Łódź, Opole, Katowice czy Kielce, a ponadto szereg mniejszych miejscowości odwiedzą politycy prawa i sprawiedliwości, gdzie będą chcieli podczas swoich konferencji przypomnieć mieszkańcom, jak wyglądały polityczne decyzje Donalda Tuska, gdy ten był premierem. Pokażemy, jak obłudne i nieprawdziwe są dzisiejsze wypowiedzi polityków z Platformy, zwłaszcza Donalda Tuska, biorąc pod uwagę konkretne głosowania w Sejmie w sprawie 500 plus podniesienia kwoty wolnej od podatku czy obniżenia podatku PIT z 17 do 12%. Sprawdzamy Tuska i polityków Platformy na konkretach. Zapowiada rzecznik partii Rafał Bochenek i tak, na przykład, minister rozwoju Waldemar Buda odwiedzi Łódź, poseł Bartłomiej Wrublewski Poznań. W poniedziałek wiceminister funduszy Marcin Chorała i poseł Kazimierz Smoliński będą w Gdańsku. Wielu polityków partii rządzącej obecnych będzie również w innych miastach. To, co odróżnia nas od konkurentów politycznych, to wiarygodność i prowadzenie polityki w służbie mieszkańcom przez Prawo i Sprawiedliwość. Rzecznik partii rządzącej dodał, że prawo i sprawiedliwość zawsze dotrzymuje słowa.